Krzysztof Kruzel, Krzysiek, zanim o walce, to może powiedz, kogo tutaj dzisiaj zebrałeś, bo chyba no, całe miasto przyjechało z tą rodziną. Tak. Muszę powiedzieć, że dostać się do Krzyśka to było dzisiaj naprawdę duże zadanie. Tak, przyjechali tutaj wszyscy moi znajomi, rodzina, przyjaciele, mój brat, trener, wszyscy, żeby mnie wspierać. Bardzo dziękuję wszystkim, że przyjechali tutaj, żeby mnie wspierać, bardzo mi to pomogło, przyniosło zwycięstwo. No właśnie, widziałem, że ten doping naprawdę był potrzebny, bo byłeś bardzo dobrze przygotowany, ale widać było, że rywal nie pozwolił się przełamać, tak? Cały czas stał. Ty widziałem, że zmieniałeś różne kombinacje, czy to ciosy podbródkowe, czy to były ciosy na korpus, ale on cały czas stał i to było też takie mega frustrujące dla ciebie. Tak, bardzo było to mega frustrujące, muszę mu to przyznać, jest bardzo twardym zawodnikiem. Nie spodziewałem się, że wszystko przyjmie i będzie stał dalej. Nawet nie spodziewałem się, że będzie stał cały czas w gardzie. Myślałem, że będzie ruchliwy, ale tacy zawodnicy są dla mnie najwygodniejsi, którzy stoją, przyjmują i oddają. Najlepsza, moim zdaniem najlepsza walka w całej mojej karierze. No właśnie, widać było też chyba bardzo dobre przygotowanie kondycyjne. Widziałem tą trzecią rundę. Ty jeszcze widziałem te mychczki na nogach. Cały czas miałeś ochotę się bić, cały czas miałeś ochotę, żeby pokazać coś nowego tutaj. Tak, tak. W trzeciej rundzie już miałem lekki kryzys pod koniec. Nie miałem trochę już tego tlenu. Ale charakter, myślę charakter i ta chęć wygranej po prostu dała mi siłę, żeby przetrwać tą trzecią rundę na pełnych obrotach i przyniosła to zwycięstwo. Krzysiek, wiem, że każdy sukces no to jest efekt pracy wielu ludzi. Jeżeli chciałbyś komuś podziękować, zwrócić się do kogoś, zadaj Ci głos. Chciałbym podziękować mojemu bratu oraz zarazem mojemu trenerowi, Karolowi Kruzel. Jakby trenuje mnie już całą moją karierę, jestem pod jego skrzydłami. Wszystkie sukcesy zawdzięczam tak naprawdę w sporcie jemu. Przygotowywał mnie do wszystkich zawodów. Chciałbym również podziękować moim sponsorom. Mirosław Kruzel, Brookmir, Richard Ziegert, Zimar, firma transportowa, GP Motors, Grzegorz Popiela i Zamek Łeba, Barbara Latomska. Krzysiek, nie zatrzymuję Cię, bo wiem, że dużo osób chce jeszcze z Tobą porozmawiać. Wielkie gratulacje i do zobaczenia w tym roku, czy jeszcze kolejny. Myślę, że jak będzie jakaś fajna oferta, czemu nie? Fajne oferty tutaj do tego Pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.